Kiedy wyjeżdżał z Lizbony, z Portugalii, pakując się na statek, który zawiózł go do Nowego Jorku, Ignacy Matuszewski miał powiedzieć: pamiętajcie, jak skończy się ta wojna, będziecie bardziej nienawidzili Anglików niż Niemców i Sowietów. I dokładnie o tym jest ta książka. To jest książka o tym, jak Polska przegrała wszystko w czasie II wojny światowej, dlatego że nas na co dzień zdradzili ci, którzy mieli być gwarantem naszej niepodległości. Amerykanie i Brytyjczycy. Polityka to są naprawdę zapasy wielkich. I w tym świecie nie ma miejsca na moralność, na rację historyczną. I Matuszewski jest wielki dlatego, że on nasze racje historyczne i naszą wielkość jako narodu potrafił ubrać w tą siłę i chciał ubrać w tą siłę, tylko że w decydujących momentach historii, kiedy on mógł odegrać jakąś wielką rolę polityczną, nikt mu tej siły nie chciał dać, a nawet walczył o to, żeby on nawet najmniejszej siły w swoich rękach nie miał, żeby sprawa polska była, można powiedzieć, bezpańska, taka, jaką stała się ostatecznie w lutym 1945 roku, kiedy te trzy ręce, można powiedzieć, dłonie ściskały się w Jałcie, dłonie brytyjskie, amerykańskie i sowieckie.